Tak niedawno śpiewaliśmy cicho, cicho i kroku zwolnijcie, bo miniecie stajenkę ubogą. Dzisiaj też wołamy o ciszę, bo tylko w ciszy usłyszeć można oddech Jezusa, słuchającego słów wyroku, upadającego na twarde kamienie, przybijanego do krzyża i wypowiadającego ostatnie słowa w ręce Twoje. Wielka to tajemnica, a zrozumieć ją może tylko ten, kto wyruszy razem z Jezusem. On zaprasza Ciebie i mnie. Witaj, Rad. Dobrze, że jesteście. Usiądźcie. Gorąco pragnę spożyć tę paschę z Wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam Wam, już jest z Wami spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. Zaprawdę powiadam Wam, jeden z Was mnie zdradzi. To chyba nie ja. Chyba nie ja, Rady! To chyba nie ja. Chyba nie ja. Ten, który rękę ze mną zanurzy w misie, on mnie zdradzi. Czy to ja robię? Tak, to ty jest. Jeszcze i jeszcze to jest ciało moje, które za Was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew mojego przymierza, która za wielu będzie wylana. To czyńcie na moją pamiątkę. Wy wszyscy zwątpicie we mnie. Choćby wszyscy w Ciebie zwątpili! Rady, ja nigdy w Ciebie nie zwątpię! Zaprawdę powiadam Ci. Jeszcze tej nocy, zanim komuś zabije, trzy razy się nie przeżyć. Mi przyszło umrzeć, Rady! Nie zadbę się Ciebie! Dobiega końca ostatnia wieczerza. Mija ta doniosła historyczna chwila, w której Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament. Odmówiwszy hymn, wyszli wszyscy na Górę Oliwną. W miarę zbliżania się do Getsemani pryska ten rodzinny nastrój, który radością i szczęściem jaśniał w wieczerniku. Wśród kroczącej wolno gromady milkną powoli słowa, cichnie głośny śmiech, znika uśmiech. Jakieś dziwne zaniepokojenie wkrada się w szeregi wędrowców. Nawet uczniowie Jezusa, tak niedawno jeszcze weseli, tak pełni życia, idą zamyśleni, poważni i jakby przeczuwali, że oto kroczą obok Chrystusa po raz ostatni. Czują podświadomie tragiczny splot wydarzeń, ową bolesną chwilę, która rozłączy ich z ukochanym mistrzem. Jakaś bolesna obawa każe im skupić się wokół Chrystusa i jeszcze przez moment cieszyć się Jego bliskością. Wśród zapadających ciemności doszli wszyscy do ogrodu Getsemanii. Czuwajcie i módlcie się, aby
abyście nie ulegli pokusie. Jezus oddala się nieco na ustronne miejsce, pada na twarz i zanosi gorącą modlitwę do Ojca. Jakże nam trudno rozpoznać w tym leżącym w prochu ziemi Chrystusa, tego, który jeszcze tak niedawno kroczył po palestyńskiej ziemi, spokojny i pełen majestatu. Jeszcze tak niedawno umacniał i pocieszał wszystkich jednym słowem. Przywracał dookoła siebie spokój, odwracał od ludzi choroby i klęski. Zażegnywał burzę i śmierć. A teraz? Teraz Bóg Człowiek leży w prochu ziemi. Patrzy w pełne grozy obliczy zbliżającego się cierpienia. Bardziej niż kiedykolwiek nam bliski. Boi się. Ojcze. Ojcze. Nie dam rady. Nie podołam. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja, lecz twoja wola, niech się stanie. Czemu śpicie? Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się. Ojcze, jeżeli nie możemy mieć mi ten kielich, muszę go wypić. Niech się stanie wola twoja. Nadeszła godzina. Oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Zbudziwszy śpiących apostołów, wychodzi Jezus na spotkanie z tymi, którzy mają Go pojmać. Jest spokojny. Żadnym gestem, żadnym słowem nie zdradza tego, co za chwilę ma nastąpić. Przeciwko siebie. Jezus i Judasz. Narzędzie Boga i narzędzie szatana. Witaj, brat. Przyjacielu, po coś przyszedł? Thank you.
już północ, gdy Chrystus stanął przed Wielką Radą u Kajfasza. I znów te pytania, fałszywe zeznania, sąd. Czy Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego? Jam jest. Faryzeusze odnieśli zwycięstwo. Mieli bluźnierce. Teraz już tylko decydująca o życiu lub śmierci rozmowa z Piłatem. Na wszystkich! Uszyńca! Przeciwko temu człowiekowi. Na syna. Patrzą tylko na siebie i w milczeniu łączą się ich serca. Nie da rady. Padnie nam. Musimy kogoś znaleźć, inaczej sami będziemy musieli to nieść. Ty! Chodź! Przydaj się na mnie!
zrobiłeś? Zaraz coś zrobisz. Jak się nazywasz? Bierz belkę. Krzyżowej drogi. Koniec męczącego powodu. Teraz można przystanąć. Teraz można położyć dłonie i nogi na krzyżu, by tępe gwoździe zespoliły na zawsze święte Jezusowe ciało z twardym drzewem. Głową na swoich piersiach. Słuchałem bicia twego serca. Ty mnie umiłowałeś.
cię. Jak tylko poprawię. Niewiasto, oto syn. Oto matka twoja. Boże mój. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ojcze, twoje ręce powierzam ducha mojego. Bóg, człowiek, umiera. Rozpięty na drzewie krzyża, po raz ostatni obejmuje wzrokiem stojących pod krzyżem ludzi. Człowiek był Synem Bożym. Na kalwaryjskim wzgórzu cicho i pusto. Zniknął gdzieś ten zuchwały, ten pewny siebie tłum. Nie słychać już bluźnierstw, bardziej niż gwoździe raniących słów. Nikt już nie pluje pogardliwie na skazańców, nie wygraża pięściami. Pozostaje tylko gromadka wiernych osób, których nie przestraszyło trzęsienie ziemi, którzy Boga się nie zaparli, którym śmierć Chrystusa nie wydarła wiary w Jego boskie posłannictwo. Do zobaczenia pojutrze z wonnościami. Jeszcze drgają liście poruszone szeptem. Wykonało się. Jeszcze wiatr obwiały tym, co przed chwilą oglądał. Porwie się czasem, zaczepiając o kolczaste gałęzie akacji. Ale ogólnie spokój. Prawda tonęła w ziemi. Nikt nic nie wie. Niewidzący ogród, niewidzący grób, niewidzący kawał drewna.